Od kilku dni bierzemy udział w głosowaniu w budżecie obywatelskim. Jak się okazuje, zainteresowanie jest spore. Już zagłosowało kilka tysięcy osób, także jak co roku zainteresowanie tym głosowaniem jest bardzo duże. Mieszkańcy głosują i chcą mieć wpływ na to, jak będzie się nasze miasto zmieniało. Przypomnijmy, głosujemy na zadania ogólnomiejskie i dzielnicowe. Każdy mieszkaniec i każda mieszkanka może rozdysponować głosy w budżecie tym ogólnomiejskim, to znaczy zdecydować, jakie zadanie chciałby, żeby w mieście powstało takie jakieś większe. No i też mieszkańcy wybierają zadania w swoich dzielnicach, takie im najbliższe, najważniejsze dla nich w ich otoczeniu. Częstochowa widzimisię swoich mieszkańców ma blisko 10 milionów złotych, zaś budżet obywatelski województwa śląskiego wynosi zaledwie 5 milionów złotych. Zatem czy nasze miasto nie jest za bardzo rozrzutne? Ja myślę, że to nie jest kwestia rozrzutności, bo to i tak są pieniądze przeznaczone na miejskie wydatki. Jedyne, co się zmienia, to sposób wyboru tych zadań. Bo jeśli chodzi o wszystkie pozostałe inwestycje czy zadania, które robimy w mieście, no to ich wybór odbywa się tak, że radni i radne miasta głosują, jak które zadania będą w tym roku realizowane. Z tej puli część jest zagospodarowywana w taki sposób, że wyboru dokonują mieszkańcy i mieszkanki bezpośrednio. To znaczy oni sami wybierają to, co ma w ich dzielnicy powstać. Myślę, że kwota na budżet obywatelski nigdy nie jest za duża, bo są takie miasta na świecie, które 100% swoich wydatków w ten sposób dzielą. Także mam nadzieję, że kwota budżetu obywatelskiego zawsze będzie się zwiększała, bo to jest fajne narzędzie, którego my mieszkańcy możemy używać po to, żeby zmieniać miasto w taki sposób, żeby to było nam jak najbliższe. Głosowanie na platformie internetowej potrwa do 21 września.